Podczas pracy z uszkodzoną szlifierką w miejscowości Uciechów w gminie Dzierżoniów mężczyznę poraził prąd. Krzyk usłyszał sąsiad, który przez następne 12 minut walczył o życie poszkodowanego. Piotr Policzkiewicz, bo o nim mowa, sam prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy i ma własny defibrylator AED. Dzień wcześniej żeśmy rozmawiali, on mówił mi o uszkodzonej szlifierce, o tym, że chce ją już na tej robocie wykończyć, wyrzucić po tej robocie i mieć z nią święty spokój. I akurat wtedy, siedząc sobie tutaj na tarasie, popijając kawę, przeczytałem artykuł o porażeniu prądem i postępowaniu w tej sytuacji. Swoją apteczkę i to najważniejsze urządzenie, defibrylator AED, wożę u siebie w samochodzie, które tak de facto uratowało życie. Poniekąd ja, ale to urządzenie, defibrylator, który został zastosowany, przywróciło prawidłowy rytm serca tego mojego sąsiada. Pierwsze co, no to usłyszeliśmy ten krzyk, pobiegliśmy, ta szlifierka fruwała po prostu po tym ogrodzie. Pierwszą moją myślą było to, żeby ją odłączyć od prądu, więc po prostu złapałam za kable, odłączyłam od prądu, Piotrek się zajął sąsiadem. Pobiegłam po ten telefon i torbę, bo krzyknął. W międzyczasie córka wyszła. Jeszcze tam taka 10-letnia dziewczynka, więc poszłam do niej, żeby ją też trochę uspokoić, że wszystko jest tutaj w porządku, tak, tam sąsiad pomaga i tak dalej. Kiedy już wyszłam z powrotem od niej, to już Piotrek miał podłączone elektrody z AED, już strzelał sąsiada, bo jednak już nie było żadnej akcji serca. On masował później, ja robiłam sztuczne oddychanie za pomocą ambu. Na pewno dużo Piotr mi pomógł, no bo cały czas dawał wszystkim instrukcje, nie tylko mi, ale też sąsiadom, którzy tutaj pobiegli też do pomocy. Także to głównie to jest jego rola tutaj, jego zasługa, że sąsiad. Piotr zachował zimną krew? Oczywiście, że tak. Z lata praktyki. Dumna jesteś z męża? Bardzo. Pokażę wam, jak to działa. To jest urządzenie szkoleniowe, wystarczy wyjąć z opakowania, włączyć. Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego. Wyjmujemy elektrody, na elektrodach jest narysowane, gdzie je przykleić. Zróbmy to. Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Przyklejamy tu, w linii środkowo-obojczykowej, drugą. Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Chciałbym, żeby takich urządzeń było jak najwięcej w naszej okolicy. Ja i moi koledzy z branży promujemy używanie tych defibrylatorów. W ogóle zaleca się, żeby takie defibrylatory były w jak największych skupiskach ludzi umieszczane. Gdyby nie to urządzenie, poradziłbyś sobie i uratowałbyś życie sąsiadowi? Nie jestem tego pewny. Na pewno prowadziłbym uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie do czasu przyjazdu karetki i dopiero załoga ambulansu, która by przyjechała, użyłaby defibrylatora, którego ma na wyposażeniu. Trzeba mieć świadomość, że każda zwłoka, każda minuta zwłoki użycia defibrylatora i przepuszczenia tego impulsu elektrycznego przez mięsień sercowy zmniejsza szanse na przeżycie osoby poszkodowanej o 7-10%. Po 4 minutach zwłoki mamy już szansę na przeżycie w granicach 60%. Należy odsunąć świadków i nacisnąć jeden pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Satysfakcja jest za każdym razem, kiedy udzielam pomocy. Od 20 lat pracuję jako pielęgniarz, od 20 lat tą pomoc niosę i z takimi sytuacjami, gdzie druga osoba potrzebuje pomocy, jestem obyty i pracuję z tym na co dzień. Tak? Tu olbrzymia satysfakcja tego, że akurat byliśmy na miejscu i razem z żoną, sąsiadami, którzy także tutaj przybyli z pomocą, udało nam się zażegnać ten kryzys i ten człowiek, młody człowiek jest razem z nami i spotykamy się, rozmawiamy i cieszymy się, że jest. Sąsiad pana Piotra miał ogromne szczęście, że gdy doszło do zdarzenia, defibrylator AED był w zasięgu ręki i co najważniejsze, mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc. Czyli dokładnie nas kieruje krok po kroku. Oddychanie. Tak jest. Trzeba zachować tylko spokój. Podłącz elektrody defibrylatora.